Czasów jar albo czasowy jar. Tydzień temu nazwa tej miejscowości pojawiała się w zasadzie we wszystkich światowych mediach. To tu uderzyły rosyjskie rakiety. Następny budynek zobaczymy po przejściu tego gruzowiska. Uderzyły rakiety, a później przez 5 dni na miejscu trwała ciężka akcja ratunkowa, w której uczestniczyło około 300 ratowników w sumie. Przejdziemy, żeby dojść do tamtego miejsca i je pokazać. 300 ratowników. Bilans prawie 50 osób. Prawie 50 osób zginęło w wyniku uderzenia rosyjskich Iskanderów. Tam. Tak wygląda czasowy jar. Czasów jar. 9 osób udało się uratować. Wśród ofiar śmiertelnych jest 9-letnie dziecko. Tutaj na miejscu będziemy rozmawiać z szefem straży pożarnej, który przez cały czas trwania tej akcji uczestniczył w niej i będzie mógł nam opowiedzieć o jej szczegółach. Proszę. Tutaj naprawdę ciężko jest dobrać słowa, patrząc na to, co zostało z bloku mieszkalnego. W zasadzie co z niego nie zostało. Czasów jar, czasowy jar, obwód doniecki, Ukraina, lipiec 2022. Mnie informacja o tym, co stało się w czasowym jarze, dosięgnęła zaraz po wyjeździe z Donbasu. Kiedy byłam w Krzywym Rogu, rano dowiedziałam się, że rakiety uderzyły tutaj w blok mieszkalny. Ciężko było nie śledzić tej akcji ratunkowej, zwłaszcza, że na początku też były pierwsze takie pozytywne informacje mówiące o tym, że ratownicy mają kontakt, słowny kontakt z żywymi osobami. No ale później z dnia na dzień tych pozytywnych informacji było coraz mniej i przez 5 dni trwania tej akcji widzieliśmy tylko statystyki, które mówiły 20, 30, 40. No ale patrząc na to, co stało się tutaj i na efekty tego rosyjskiego ataku, to i tak należy się cieszyć, że z tego gruzowiska udało się uratować 9 osób, chyba można powiedzieć, aż 9 osób. Dzisiaj jesteśmy w miejscowości Czasów jar, czasowy jar, gdzie
gdzie przez 5 dni trwała akcja ratunkowa po uderzeniu rosyjskich rakiet. W ten budynek, gdzie zginęło 48 osób, a 9 udało się uratować, uderzyły dwie rakiety. W budynek po drugiej stronie uderzyła jedna rakieta. Tam na szczęście ona tylko jakby trochę zahaczyła i akcja ratunkowa nie była potrzebna. Była potrzebna akcja medyczna. Tutaj spod zawałów ratownicy z Bachmutu, z Kramatorska, ze Słowiańska, nawet z Pokrowska byli wzywani. Pracowali prawie przez 5 dni non-stop, 24 godziny na dobę. Teren na jednej zmianie przeczesywało około 50 osób, które pracowały po 8-12 godzin, potem się zmieniały. Szef tutejszej straży pożarnej powiedział nam, że ludzie byli zarówno w piwnicy, jak i w swoich mieszkaniach, ale to uderzenie rakiety było tak silne, że po prostu i tak wpadła do piwnicy, więc trzeba było przeczesywać kilkaset ton gruzu, głównie ręcznie, choć na miejscu pracował też sprzęt, ale oczywiście bardzo ostrożnie, póki cały czas była tutaj nadzieja, że pod zawałem są żywi ludzie, a ta nadzieja z każdą godziną była coraz mniejsza, choć tych żywych, których udało się tutaj uratować, oni spędzili najdłużej pod zawałem ponad 30 godzin. To jest XXI wiek. To jest Europa. To jest Ukraina. To nie jest jakiś koniec świata. To jest naprawdę tuż za naszą granicą. Warto by było jednak o tym pamiętać. Ja wiem, że Polacy akurat o tym pamiętają świetnie, ale mam wrażenie, że zmęczony wojną Zachód nie do końca.